Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święto Bożego Narodzenia to wbrew pozorom święto antyekumeniczne. Dlaczegoż to antyekumeniczne? Otóż ze względu na cel wcielenia. Już w prologu Ewangelii według świętego Jana czytamy, że Słowo dało moc tym, którzy w nie wierzą, aby stali się dziećmi Bożymi. I znajdziemy tą prawdę mniej więcej na co drugiej karcie Nowego Testamentu. Słowo przychodzi po to, aby dać ludziom moc, aby stali się dziećmi Bożymi. To znaczy, że wcześniej nimi nie byli i że tylko poprzez słowo wcielone przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, mogą stać się dziećmi Bożymi. Jest to prawda, która była dla poprzednich pokoleń katolików zupełnie oczywista, która stanowiła fundament naszej katolickiej wiary. Natomiast od połowy XX wieku już zupełnie oczywista nie jest. Co więcej, w powszechnym nauczaniu Kościoła nie spotkamy jej praktycznie wcale. Została praktycznie całkowicie zapomniana. Ta prawda, że nasze powołanie jest nadprzyrodzone, czyli przerasta naszą ludzką naturę. Ta prawda, że gdy człowiek przychodzi na ziemię, jest stworzeniem Bożym, ale nie jest jego dzieckiem, bowiem nie posiada tej samej natury, co Bóg. Tak jak człowiek, który napisze książkę, ta książka jest jego dziełem, ale nie dzieckiem. Tak samo Bóg, który stwarza człowieka, ten człowiek jest jego stworzeniem, ale nie jest jeszcze automatycznie jego dzieckiem. Adam i Ewa zostają później powołani, czy zostają, można powiedzieć, od początku podniesieni do godności dzieci Bożych, ale jest to podniesienie, jest to akt właśnie nadprzyrodzony, akt nadprzyrodzony, akt łaski, a więc dar, który oni otrzymują od Pana Boga. A więc człowiek, który tak po prostu się rodzi, nie jest dzieckiem Bożym. Jest to w dzisiejszej teologii Kościoła praktycznie zupełnie przemilczane, podobnie w duszpasterstwie. Można tu przytoczyć chociażby film z intencją modlitewną na Boże Narodzenie sprzed roku czy dwóch papieża Franciszka, gdzie występuje on razem z przedstawicielami innych wyznań i tam mówi on na zakończenie, że wszyscy jesteśmy pewni tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Otóż nie jest to zgodne z katolicką teologią. Nie jest to zgodne z Bożym objawieniem. Dziećmi Bożymi stajemy się przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak mówi święty Piotr, staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Jak mówi święty Paweł, jesteśmy członkami na Jego ciele i w ten sposób, poprzez wszczepienie w Chrystusa, poprzez stanie się uczestnikiem boskiej natury, stajemy się tymi dziećmi Bożymi. Mamy udział w boskiej naturze, więc jesteśmy wtedy faktycznie dziećmi Bożymi. Ta prawda jest przemilczana, dlatego że współczesna teologia bardzo chce takiej panreligijności, czyli stworzenia takiej jednej wielkiej płaszczyzny religijnej dla wszystkich. Skoro wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, jak oni głoszą, no to wtedy łatwo jest przedstawić wszystkie religie jako zasadniczo dobre, jako tylko takie uwarunkowania kulturowe, które w różny sposób do Pana Boga prowadzą. Jeśli natomiast jest tak, jak nam Boże objawienie przedstawia, że dzieckiem Bożym trzeba się stać i tylko ten, kto stanie się dzieckiem Bożym, wejdzie do nieba i tylko przez wszczepienie w Chrystusa może stać się tym dzieckiem Bożym, no to to jest zupełnie co innego. Wtedy Kościół ma obowiązek wzywać do nawrócenia. Warto zwrócić tutaj uwagę już na same teksty Soboru Watykańskiego II, które mówią wiele o innych religiach, ale mówią o nich pozytywnie. Ale mówią o nich praktycznie, tylko pozytywnie. I to jest dosyć szokujące. Wielcy apologeci Soboru powiedzą, że no bo Kościół wcześniej już dużo źle mówił o innych religiach i teraz chciał powiedzieć tylko to, co pozytywne, znaleźć te wspólne punkty, nie negując tego, co było powiedziane wcześniej. Jednak w praktyce widzimy, że w dalszym nauczaniu Kościoła, w praktyce duszpasterskiej, w całym życiu Kościoła, te poprzednie słuszne informacje, słuszne, ale nieprzyjemne dla innych religii informacje, to, co Kościół głosił, że te religie nie mogą, nie mają co do zasady siły, aby wszczepić człowieka w Chrystusa, aby prowadzić go do zbawienia, te informacje zostały zupełnie zapomniane, zostały wyczyszczone z nauczania
Kościoła. A więc nie zostały wprawdzie nigdy oficjalnie zanegowane, ale w praktyce je zupełnie wycięto z nauczania Kościoła. I to jest katastrofa. Jeśli sprowadzimy to wszystko tylko do takiego naturalizmu, na zasadzie, że człowiek z natury swojej jest dzieckiem Bożym, no to w praktyce to słowo, to określenie dziecko Boże nic nie znaczy. Znaczy to tylko tyle, że jako człowiek tak właśnie nazywamy siebie tymi dziećmi Bożymi. Ale jeśli mamy naszą naturę, która jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże i to już stwarza pewną naturalną godność, ale jeszcze dostajemy to wielkie powołanie, aby cieszyć się radością samego Boga i potrzebujemy do Niego być wszczepionymi w Chrystusa, tak głęboko się z Nim zjednoczyć, żeby móc wejść do tej radości, to jest coś naprawdę wielkiego i wspaniałego. I po to właśnie Pan Jezus przychodzi na ziemię. To Dzieciątko Jezus właśnie po to zstępuje do nas, przychodzi do nas na ziemię, aby nas przyjąć, aby nas w siebie wszczepić, abyśmy mogli stać się uczestnikami boskiej natury, abyśmy mogli niejako na nowo stać się uczestnikami boskiej natury poprzez odkupienie z naszych grzechów, poprzez krew Jego krzyża. Ta wielka tajemnica Bożej łaski, nadprzyrodzoności naszego powołania, tego, że przerasta ono zupełnie naszą naturę, to powinno nas skłonić również do bardzo konkretnych działań. To nie może pozostać taka jakaś odległa teologiczna prawda. Otóż za każdym razem, gdy walczymy z naszym grzechem, walczymy właśnie o to Boże dzieciństwo. Za każdym razem, kiedy stawiamy czoła grzechowi ciężkiemu, walczymy właśnie o to Boże dziecięctwo, bronimy go przed zbezczeszczeniem, przed utraceniem, bronimy świątyni Ducha Świętego przed zbezczeszczeniem, przed tym, żeby nie stała się świątynią złego ducha. Za każdym razem, gdy walczymy z grzechem ciężkim, ale gdy walczymy z grzechem lekkim, również ma to ogromną doniosłość. Nierzadko to właśnie grzech lekki dla duszy pobożnej okaże się bardziej niebezpieczny od grzechu ciężkiego. Dlaczego? Dlatego, że dusza pobożna, której zdarzy się nieszczęście popełnić grzech ciężki, zwykle szybko żałuje, podnosi się z tego grzechu, podejmuje środki do walki z tym grzechem na przyszłość i zwykle jest w stanie, to znaczy przeraża ją to w jakiś sposób i podejmuje stanowcze działania. Natomiast jest ogromne niebezpieczeństwo w przypadku dusz pobożnych, właśnie jeśli chodzi o grzechy lekkie. Bo ten grzech lekki łatwo jest zbagatelizować, łatwo jest uznać, że to no tak, ale to przecież nic tak strasznego, przecież tutaj odmówię w kościele konfiteor, tutaj zrobię dobry uczynek i przecież te grzechy tak czy siak zostaną odpuszczone. Uwaga, taki świadomy i dobrowolny grzech lekki, do którego się przyzwyczajamy, jakieś krzywdzące słowa, które przyzwyczajamy się wypowiadać i które wypowiadamy, zupełnie tak pijemy je jak wodę, czyli wypowiadamy zupełnie codziennie, jakieś poważne marnowanie czasu, na które sobie pozwalamy również codziennie. Takie rzeczy, świadome i dobrowolne grzechy lekkie są bardzo niebezpieczne. To jest jak w przypadku oblężonego miasta, które wprawdzie ma mury obronne, ma dowódców, ma wiele wojska, ale ma jedną otwartą bramę, którą wpuszcza ludzi bez żadnej kontroli. I przez tą bramę wchodzą szpiedzy. Gdy nie walczymy stanowczo z grzechami lekkimi, to mamy taką otwartą bramę i wpuszczamy cały czas, codziennie mnóstwo takich szpiegów, którzy cały czas robią swoją robotę, którzy rozbrajają to miasto, którzy gdzieś tam w cichości mordują dowódców, obrońców tego miasta, którzy podkładają ładunki wybuchowe pod mury, którzy cały czas robią swoją robotę, niszczą cnoty, niszczą dobre przyzwyczajenia, wprowadzają zalążki złych przyzwyczajeń. Także, gdy w pewnym momencie nadejdzie silny atak, to miasto po prostu runie w jednej chwili i jego ruina będzie wielka. Może się okazać, że mury runą całkowicie, że obrońców praktycznie w ogóle nie ma. I może się zdarzyć, że jeszcze taki człowiek podniesie się z tego grzechu, wyspowiada się, jeszcze na chwilę odzyska stan łaski uświęcającej, ale przez to, że padły wszystkie systemy obronne, nie będzie w stanie w niej długo wytrwać. I naprawdę wiele dusz pobożnych w ten sposób zostało doprowadzonych do upadku przez lekceważenie grzechów lekkich. A więc, drodzy wierni, dzisiaj prośmy świętego Jana Ewangelistę o tą siłę do tego, żeby walczyć z naszymi codziennymi, zwykłymi grzechami lekkimi, do których być może już się przyzwyczailiśmy. Prośmy Pana Jezusa o to, żebyśmy mieli tą siłę do tej walki, bo to jest naprawdę walka o nasze Boże dziecięctwo. To jest walka o wszystko, o uczestnictwo w boskiej naturze, walka pomiędzy niebem a piekłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.